Proszę Państwa, jeszcze tutaj dopełnię odpowiedzi i też muszę zdementować kłamstwa, które też tutaj powiela Pan Radny Tomasiewicz na temat tego, że my dajemy jakieś tam zastawy, tak, herbacianą do parafii. Proszę Państwa, my jak co roku, jak każde inne przedsiębiorstwo, zakupuje pewnego rodzaju upominki, które potem, tak jak wiemy, w biznesie często się przekazuje po to, żeby nawiązać dobre relacje z klientami, z odbiorcami. Myśmy dwa razy z rzędu kupili, w mojej ocenie, fantastyczne reklamy. Zamiast po prostu kupować parasolek czy jakichś innych rzeczy, kupiliśmy ręcznie robione filiżanki z logiem od tej parafii. Ta parafia robi to sama, ręcznie, i myśmy kupili rok wcześniej jajka z logiem i rozdawaliśmy to przez cały rok, co się bardzo podobało innym. I potem kupiliśmy też filiżanki ręcznie robione i one też były przekazywane właśnie w takiej formie gadżetu przez ten cały rok. I nie daliśmy nikomu tam po prostu, tak jak kupujemy węgiel na Śląsku, jak uprawnienia kupujemy w Budapeszcie, rury kupujemy w Międzyrzeczach. Po prostu, a to kupiliśmy w Białymstoku od parafii. Ja nawet, mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że to jest od tej parafii. Ktoś mi to pokazał, ktoś od reklamy się komuś spodobało i myśmy to zamówili, tak? I to był po prostu gadżet. Zapłaciliśmy za to, także kłamstwem jest to powielanie. I chcę tutaj też dodać, że też będziemy tutaj wchodzić na drogę sądową i będziemy pozwy po prostu wnosić na drodze cywilnej, bo jest to po prostu kłamstwo nie z tej ziemi, a tutaj pana Marka, już ten artykuł jest naszym tutaj kluczowym dowodem na to w sądzie. Także dziękuję bardzo. Nie. A jak pan rozumie słowo beneficjent? Beneficjent? Tak. To co to znaczy? No, bo właśnie pana pytam, bo... Ale proszę pana, ja już naprawdę Ale nie, skończyłem. Napisał pan w odpowiedzi radnemu, że beneficjentem 10 tysięcy jest parafia. Jak pan rozumie to? Jak ma dziennikarz, jak ma radny rozumieć odpowiedź na pytanie? Widzi pan, jak był pan Czarek wcześniej, to on przychodził i zadawał pytania. Ale nie, to jest napisane w druku urzędowym. Pan nie zadaje pytań. Ale proszę, panie prezesie, to jest w odpowiedzi radnemu. No dobrze, to jest pana ocena. W ocenie akurat naszych, mojej i prawników, temat jest bardzo, bardzo prosty. Także czyli beneficjent, co to oznacza? Proszę pana, dowie się pan swoim.